Wioletta Zaremska, witam i zapraszam na ekspres powiatu tarnowskiego. A w nim łącznik autostradowy coraz bliżej, umowa na jego budowę została podpisana. Do powiatu trafiły pieniądze na szkolnictwo zawodowe. W Falkowej stanie radar meteorologiczny. Powiat tarnowski ma nowych, honorowych obywateli. Zespół szkół ponadpodstawowych w Żabnie świętuje 50 lat. Nagrody imienia burmistrza Tadeusza Tertila rozdane. To będzie jedna z największych inwestycji drogowych w historii powiatu tarnowskiego. W starostwie powiatowym podpisano umowę na budowę drogi łączącej węzeł autostradowy w Wierzchosławicach z Mościcami i strefą aktywności gospodarczej w Tarnowie. Dokument zawarto między Zarządem Dróg Wojewódzkich a wykonawcą. Złożyliśmy deklarację 8 lutego 2019 roku, że w październiku ta umowa zostanie podpisana. Dzisiaj jest październik, ta umowa z wykonawcą jest podpisywana. Na pewno z wielką ulgą odetchną mieszkańcy gminy Wierzchosławic, mieszkańcy powiatu tarnowskiego, ale też całego regionu tarnowskiego, ponieważ ułatwi im to zwykłe, prozaiczne życie. Właśnie podpisanie dzisiaj tej umowy wielomilionowej. Udowodniliśmy jako Zarząd Województwa Małopolskiego, że takie umowy też można podpisywać, a w konsekwencji je realizować. 2 października przejdzie do historii jako dzień, jeden z najważniejszych w historii powiatu, 20-letniej historii powiatu, dlatego że inwestycja opiewająca w wysokości na, taka jak jest budżet powiatu, no to nie ma precedensu w historii powiatarskiego. No i też przede wszystkim otwierająca drogę jakby do autostrady, czyli też otwierająca to jakby okno na świat dla tej części powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa, dlatego że w tej chwili ten most bardzo obciążony i który już by niewiele wytrzymał, myślę, że te 4 lata jeszcze wytrzyma, ale później musi być remontowany. No niestety już by nie był w stanie przenieść tego dużego tonażu i tej ilości samochodów. W ramach inwestycji na rzece Dunajec wybudowany zostanie most o długości ponad 800 metrów. Ponadto powstanie nowy, blisko 3-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej z 2 i 3 pasami ruchu. Przebudowie poddane zostaną także skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi. Całkowity koszt inwestycji to ponad 141 milionów złotych. Powiat tarnowski otrzymał 4 600 000 złotych na drugi etap projektu Mistrzowie w zawodzie. Dzięki tym pieniądzom w Tuchowie zostanie urządzona jedna z najnowocześniejszych w Polsce pracowni spawalniczych. Oprócz tego w innych miejscach zostaną urządzone pracownie specjalistyczne. Chcemy kształcić przede wszystkim w zawodach, które są dzisiaj bardzo potrzebne, a druga sprawa, chcemy kształcić w nowoczesnych pracowniach dydaktycznych, które są pracowniami na miarę XXI wieku. I tak właśnie będzie teraz. Myślę, że będziemy mieć w tej chwili w Tuchowie, w CKZiU, jedną z najnowocześniejszych pracowni spawalniczych w całej Polsce. Będzie również bardzo nowoczesna pracownia budowlana w Zakliczynie, będą pracownie cukiernicze, gastronomiczne. No i co jest też bardzo ważne, również w Tuchowie, w CKZiU będziemy z tego programu właśnie montować tego projektu, bo montować również windę dla osób z niepełnosprawnościami, bo takie potrzeby tam istnieją. Dofinansowanie trafiło też do gmin z regionu tarnowskiego i brzeskiego. W miejscowości Falkowa zostanie zamontowany radar meteorologiczny. To urządzenie będzie ostrzegać nie tylko przed powodzią, ale również przed obfitymi opadami oraz deszczami nawalnymi. Urządzenie będzie monitorować całą zlewnię rzeki Białej Tarnowskiej. Radar przywieziony jest już zdeponowany u nas, w tej chwili będzie montowany i oczywiście koszt samego radaru to jest ponad 700 tysięcy złotych, natomiast najgorsze będzie to oprzyrządowanie, czyli oprogramowanie, które będzie kosztowało ponad 2 miliony złotych. Przez 3 lata będziemy testować ten radar, żeby wszystkie te pomiary wód wieloletnich, prawda, powodzi i tak dalej wprowadzić. Dopiero później on będzie działał, oczywiście będzie do dyspozycji, będziemy mogli sami obejrzeć, jaka sytuacja się przedstawia i te prognozy przedstawiają, no, ale przede wszystkim to będzie dla służb ratowniczych, czyli straży, pogotowia, policji i innych, które będą na pewno bardzo tym zainteresowane. Radar ma być częścią budowanego od 8 lat elektronicznego systemu ostrzegania powiatowego. Były poseł Michał Wojtkiewicz został honorowym obywatelem powiatu tarnowskiego. Podczas ostatniej sesji radni nadali jeszcze jedno honorowe obywatelstwo. Otrzymał je pośmiertnie Wiesław Woda. To są dwie postacie, które należy uhonorować. To są właściwie pierwsi politycy, których będziemy honorować jako Rada Powiatu Tarnowskiego. Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnia, że na ten tytuł poseł Michał Wojtkiewicz zasłużył sobie jak mało kto. Zrobił wiele dobrego dla powiatu, zakładał tak naprawdę ten powiat, czyli nową strukturę, nowy szczebel samorządu. Poza tym już będąc posłem ziemi tarnowskiej, powiem tak kolokwialnie, sprowadził na powiat tarnowski wiele inwestycji rządowych, wiele pieniędzy rządowych. Również nam bardzo pomagał w tym, ażeby Centrum Paderewskiego w Kośnej Dolnej było jednostką ministerialną, więc myślę, że tutaj na Janowicz zasługuje. To nie jedyne honorowe obywatelstwo, jakie nadali radni powiatu tarnowskiego w trakcie ostatniej sesji. Znakomita postać z terenu powiatu tarnowskiego, świętej pamięci Wiesław Woda, były wojewoda ziemi tarnowskiej, były poseł ziemi tarnowskiej, również wiele
dobrych rzeczy dzięki niemu tutaj udało się osiągnąć jeszcze dawnemu województwu tarnowskiemu i myślę, że również pełni zasłużenie, chociaż niestety pośmiertnie ten honor dzisiaj będziemy czynić. Obie uchwały przyjęto przez aklamację. Podczas obrad nie wręczono jednak tytułów nadania honorowego obywatelstwa, bo te uroczystości odbędą się w innym terminie. Od pół wieku uczy, wychowuje i wprowadza w życie zespół szkół ponadpodstawowych w Żabnie ma 50 lat. Szkoła powstała w związku z zapotrzebowaniem na wykształconych pracowników, ponieważ w latach 60. naszego wieku nastąpił tutaj taki znaczny rozwój przemysłu i stąd pracodawcy poszukiwali wykształconych ludzi i znalazła się osoba, pierwszy dyrektor szkoły Zdzisław Widliński, który był wtedy inspektorem oświaty. Z jego inicjatywy ta szkoła powstała. To piękna uroczystość i piękna rzeczywistość dla naszego miasteczka, ponieważ tutaj mamy szkołę średnią, która wykształciła sporo ludzi, którzy dzisiaj czy wcześniej zajmowali, czy zajmują znamienne miejsce w skali kraju, czy nawet świata. Cieszymy się, że ta szkoła funkcjonuje, istnieje w trudnych czasach, gdzie demografia rzeczywiście zagraża wielu szkołom. Podczas jubileuszu uczczono także 90. rocznicę urodzin patrona placówki, księdza Janusza Stanisława Pasierba. Z tej okazji wydana została okolicznościowa publikacja przedstawiająca szkołę oraz tego wybitnego poetę. Czwartkowe uroczystości połączone były z Powiatowym Dniem Edukacji Narodowej, dlatego podczas jubileuszowej gali dyrektorom i nauczycielom ze szkół z powiatu tarnowskiego wręczono nagrody starosty. Władze i radni miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego wzięli udział w uroczystej sesji, która odbyła się w tarnowskim ratuszu. To wydarzenie zorganizowane jest na pamiątkę odzyskania przez Tarnów niepodległości, co miało miejsce 30 października 1918 roku. Z tej okazji wręczono nagrody imienia burmistrza Tertila. Jest to właśnie taki bodziec, który ma zmobilizować młodych ludzi do tego, by zajmowali się również swojej pracy naukowej miastem, pomagali współczesnym samorządowcom, podpowiadali, stwarzali nowe pola, pomysły. Czerpiemy również z tych prac, które oni nam tutaj przedstawiają. Fajne są prace właśnie architektoniczne, do zaczerpnięcia. Myślę, że miasto powinno z nich jak najbardziej korzystać, bo są tam proponowane nowe rozwiązania i komunikacyjne, i w oczyszczaniu ścieków, w odprowadzaniu śmieci i tego typu właśnie inżynierskie również zacięcie studenci wykazują. W tym roku miałem przyjemność i okazję zasiadać w komisji oceniającej te prace. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy się w nich znalazły i myślę, że te nagrody, które dzisiaj są odzwierciedleniem właśnie tych prac, są w pełni zasłużone. W tym roku na konkurs wpłynęło 11 takich prac, a nagrody ufundowane przez oba samorządy łącznie były warte 14 tysięcy złotych. A dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc.